Hej, tutaj Delolak55. A dziś opowiem wam o moim kanale, a raczej cóż, co chciałem z nim zrobić, co chciałem zrobić w przyszłości na nim. I opowiem, jakie chcę nakręcić, na przykład let's playe, gameplaye i tym podobne. Muszę jeszcze coś dopisać, bo mi się właśnie przypomniało. Sobie wszystko wypisałem, co mam opowiedzieć wam. Okej. No tak. Że zacznijmy od let's playów. I ogólnie rzecz biorąc, jestem znowu Need for Speed Worldzie. Ogólnie teraz dominuje to na moim kanale, więc wiadomo, że on musiał być. Ja akurat miałem go włączonego, sobie akurat jeździłem i sobie tak pomyślałem, a się zrobiło taki filmik. Dobra, no to co? O jest, ale lag. Jak widać, moja supra trochę zmieniła wygląd. Mówię, kiedy robiłem z nią odcinek, to mówiłem, że ona strasznie wygląda i ją ładnie jakoś przemalowałem. Teraz wygląda mniej więcej tak, jak teraz widać. Ale dobra. Że koniec spierdzielenia o NFS-ie, a zacznijmy gadać o moim kanale. To tak, let's playe, właśnie let's playe to właśnie będzie u mnie dominować na kanale. Będę starał się jak najwięcej ich robić. Przynajmniej jeden aktywny let's play, nie będzie tak, że nie będzie żadnego swoja let's playa. To będzie musiał być jakiś przynajmniej jeden aktywny. No więc tak. Na początek, no wiecie, już był, już się leci let's play z portala dwójki. Aktualnie. No to oczywiście, to nie będzie koniec z portala dwójką, bo jeszcze jest kooperacja. Na pewno raczej znajdę kogoś, z kim będę mógł grać w kooperacji i zrobię z tego małą serię. Ogólnie tam jest chyba 6 poziomów i też trochę już grałem kooperację, ale to bardzo, bardzo dawno temu, ostatnio grałem. No może ten pierwszy poziom, co już z kolegą zaczynaliśmy coś i tak dalej, ale te pierwsze poziomy to wiem, będę wiedział jak przejść, ale już od drugiego chyba tam chapteru, epizodu, to będzie w ogóle inaczej. No więc, co dalej? No to Portal 2 Co-op. Dalej będzie jeszcze Battlefield 3. Let's play z Battlefielda 3 single playera. I także z kooperacji się postaram także znaleźć kogoś, z kim będę mógł zagrać. I dalej co mamy? Left 4 Dead 2, tak. Tą grę także posiadam już od bardzo dawna. I przyznam się, że ani razu jej nie przeszedłem. Tylko także pierwsze dwa epizody, coś w tym stylu, te tam scenerie, tam coś w stylu filmowego, w stylu jest, nie? Z zombie. Jest to. Dalej mamy Command and Conquer Red Alert 3. Red Alert 3 tylko raz przeszedłem i to tylko kampanię Rusków, Sowietów, a nie przeszedłem ani razu kampanii Aliantów i wschodzącego wschodu, Jezu, czyli tych Japońców. Więc warto by to przejść. Oczywiście, jeśli będzie taka możliwość, to będzie kooperacja. Ale wątpię, żebym kogoś znalazł do kooperacji. Chyba, że ktoś z was będzie chciał, to oczywiście przyjmuję chętnych. I dobra, co mam dalej? Don't Starve, tak, tą grę także posiadam. Myślę, że z niej można by zrobić jakiegoś małego let's playa, dopóki nie zginę. W tą grę mało grałem, przyznam się. Przez pierwsze dni, po którym ją kupiłem, to grałem dość dużo, a tak to niezbyt. Dobra, co tu mamy jeszcze? Jezu, zakręt, muszę spojrzeć. Okej. Half-Life 2. O, z tej gry będę musiał naprawdę zrobić. Jest to jedna z najlepszych
o ile nie najlepsza na mojej liście, gier z, no, z najlepszą fabułą. Po prostu tam tak mnie wciągnęła ta fabuła, po prostu ta gra była przepiękna. Tak się wciągnąłem w tą grę, że po prostu płakałem, kiedy skończyłem ją całą. Teraz mam szansę właśnie powtórzyć te swoje wrażenie na filmiku. Więc co mam dalej jeszcze? Magika. Z tym jest właśnie problem, że jest tutaj kooperacja dla czterech osób i bardzo fajnie by było, jakbym mógł z kimś ją zrobić. Więc w sensie, mam tam parę osób, bo Magikę mam w CD Action, zapewne dużo osób z was także ją posiada w swojej bibliotece Steam. Więc nawet jeśli nie znajdę osób, to możliwe, że trzy osoby z moich widzów zaproszę do Let's Playa. To będzie taka nagroda. Lub zrobię jakiś konkurs, coś w tym stylu. Wiecie, o co chodzi. Dobra, jeszcze mam... A, to już było. Dobra, to były Let's Play, które na pewno zrobię. No może nie w 100%, tak, 90%. Teraz Let's Play, które tak nie jestem pewien, czy zrobię, czy będziecie mieli ochotę na to. Dobra, sobie może tutaj w lewo skręcimy. I dobra. No to tak. Minecraft. Tak, Minecraft. O, Minecraft. No cóż, właśnie dlatego nie wiem, ponieważ Minecrafta jest pełno. Minecraft jest bardzo fajną grą, lecz... Właśnie. Minecrafta dawno już nie grałem, po pierwsze. Kiedyś za czasów w gimnazjum ja grałem, kurczę, ale teraz to było... Tyle czasu minęło. Teraz w ogóle nie gram. Choć ostatnio grałem przez chwilę, sobie tam wybudowałem domek i po prostu skończyłem z tą grą znowu. Po prostu nie mam zbytnio ochoty w nią grać. Jezus! To zawsze, kurna, to mój telefon był jakby co? I jest strasznie, strasznie głośny, powinno go wyciszyć, zapomniałem o tym. No cóż, dobra. Dobra, to Minecraft, no cóż. Może zaproszę kogoś z was, albo nie wiem. Jeśli się nadarzy okazja, będzie single player na pewno. Coś będzie opowiadał o Minecrafcie, nie wiem. Coś na pewno by z tego był ciekawy let's play. Dalej. Czekajcie, co ja tu mam na znak zapytania? Aha. O Jezu. Counter Strike. Condition Zero Delay Sense. Mam CS-a i w CS-ie miałem właśnie między innymi tego takiego CS-a z taką jakby fabułą. W sumie fajnie by można się pobawić. Mało z tego jest let's playów, a ta gra jest naprawdę ciekawa. I przy okazji powrót do starych czasów. O, może zajdziemy na miejscówkę. Do starych czasów. CS-a 1.6. Kogo my tu mamy? Nismo, dobra, bla, Cinque. Czy to FK? Nie, to jest chyba F, Cinque. Cinque. Dobra, jedziemy dalej. No więc... Więc myślę, że CS by był dobrym pomysłem. Co tu jeszcze mamy? Seria GTA. Mógłbym zrobić serię z wybranej części GTA, lub nawet już... Nawet całą serię. Ja mam dosłownie całą serię GTA, która do tej pory wyszła, czyli od jedynki po czwórki z dodatkami wszystkimi. I w dodatki w ogóle nie grałem. Czwórkę prawie przeszedłem, a mógłbym zrobić z trójki, z Vice City, z San Andreas, jeśli byście chcieli. Choć San Andreas by mi się nie chciało. Dość długi. I to także zależy od was. Zawsze będę się pytał po jakiejś serii, czy chcecie, żebym robił z tego let's play lub coś w tym stylu. No cóż. Co tu mam jeszcze? A, i to koniec, jeśli chodzi o let's playa.
O, trochę to potrwało, dłużej niż myślałem. Ale dobra. Co mamy jeszcze? Nie mogę. Aha. Chcę zrobić także różne serie na nie tylko Let's Play Gameplay, ale jakieś takie inne. I to będzie na przykład LoL's Classics, w tej serii chcę opowiadać o różnych starych grach, zachęcić was do ich zakupu lub ściągnięcia, jeśli są za darmo, które są po prostu genialne. To nie będzie coś jak moje sentymenty, tylko po prostu będę opowiadał o bardzo ciekawych grach, które najwidoczniej ktoś zapomniał. Dobra, co mamy jeszcze? LoL Stops, o. Czyli... kurde, słowo top. Czasami mam problem przetłumaczyć. W sensie top, wiem co znaczy po angielsku, ale nie mogę tego przetłumaczyć na polski. To, czyli lista najlepszych gier. W sensie nie gier, tu jest LoL Tops, to nie będzie tylko... W sensie będzie głównie o grach, ale możliwe, że także się pojawi sprzęt, czy coś innego. Tu chodzi o to, że... na przykład będzie gatunkowo best, nie wiem, racing games i tam będzie od na przykład od 10 do 1 taka lista krótka. Nie będzie tam mojego komentarza, tylko będzie prezentowany krótki gameplay i będzie nazwa gry. Takie wiecie, parę sekund gameplaya, a potem tak następna, aż będzie pierwsza. W ten sposób wam zaprezentuję, jakie gry mi się podobają i z czego będę będziecie wiedzieć, na co będę bardziej chętny i jakie gry mnie bardziej zachęcą. W sumie teraz mogę wam powiedzieć, że moje trzy dominujące gatunki to są właśnie RPG, FPS-y i wyścigi oczywiście. Wyścigi na pierwszym miejscu, choć... nie no. Na pierwszym miejscu na pewno są wyścigi, potem są RPG. Tak, zdecydowanie. Potem jest strzelanka i tam parę innych gatunków. Na pewno strategia itp. Ale dobra. Co dalej? Kurde, to jest szeroki zakręt. Musiałem się skupić. To był LoL Stops The Hidden Game. Hidden Game. Jak będę miał dość dużo widzów, chcę zrobić pewną serię o grze, której bardzo mało osób zna, ale nie podam jej nazwy. Nie. To będzie taka moja mała gierka. Będzie coś w stylu losowania. To będzie gra wyścigowa, od razu mówię. I w tej grze jest bardzo dużo pojazdów. I zaprezentuję wam tą grę, jeśli odgadniecie pojazd, który nie jest w tej grze. Ostrzegam, tam jest, nie wiem, tak około 2000 pojazdów. Oczywiście od najnowszych po naprawdę stare. Bo ta gra, tak jakby można by powiedzieć, że jest update'owana. Że są jakby nowe update'y. Kurczę, w sumie was trochę kłamie, ale to spokojnie, wszystko opowiem, kiedy wszystko się wyjaśni, kiedy dojdzie do tego. Więc The Hidden Game, The Hidden Racing Game, no cóż, jak to będzie działać ogólnie rzecz biorąc, będzie ankieta, będą 4 samochody, jeden z tych samochodów nie będzie w grze. I jeśli wylosujecie samochód, który będzie w grze, to pokażę wam grę, oczywiście nie pokażę nazwy i tak dalej, ale taki parę, nie wiem, około minutowy filmik z właśnie tym samochodem w grze. To wiecie chyba tyle. Ja. I jeszcze ostatnie, LoL's News.
To będzie po prostu informacje ze świata gier, jak i z mojego kanału, lub co zamierzam na następny miesiąc, bo około co miesiąc będę robił coś takiego. I tak, i ostatnią... Ja już myślałem, że to koniec, a to nie koniec. Wiesz, że jest Lords Vlogs, tak, pokażę w przyszłości swoją twarz, nie wiem kiedy. Zapewne jak będę miał około 1000-2000 widzów. O ile dojdę do tej liczby kiedyś. Będę się starał, ja tym razem już próbowałem nieraz zaczynać, ale potem kończyłem. Teraz wrzuciłem już dość dużo filmików, już chyba ponad 20, to będzie chyba 21? Nie, 22 chyba, więc nie zamierzam teraz kończyć i przez najbliższy czas na pewno nie. Dobra, to był Logs Vlogs i Lords of Lives, tak, w przyszłości, bardzo odległej, chcę robić live'y, czyli nie, każdy chyba wie, co to jest live. Wow, ale to było dziwne, dziwny ten skok, który był. Czyli po prostu będę kręcił, po prostu będzie stream na żywo. Będzie każdy mógł sobie zobaczyć, się pytać coś mnie, dołączyć do mnie i tak dalej. O, przypomniało mi się jeszcze jedna seria. Udało, na szczęście. Lolowate sentymenty. Czyli zaprezentuję gry, w które kiedyś mi się naprawdę dobrze grało, które chcę wam przedstawić, naprawdę zachęcić do grania. Czyli coś jak, nie wiem, uroja sentymentalny przez gry. Będę opowiadał o tej grze. Zaprezentuję. No cóż, i właśnie ta seria, która mi się przypomniała, to jest weekendowe granie. W weekend będę prezentował jakąś grę, a właśnie kiedy będę już robił live'y, choć niekoniecznie, to w mniej więcej w sobotę będzie odcinek, a w niedzielę będziecie mogli ze mną zagrać tą grę. Dlatego w weekendowe granie będą właśnie głównie darmowe gry. No. I taka seria możliwe, że będzie, ale nie jestem pewien. To będzie Lords Books. Będę prezentować jakieś triki, bugi itp. w różnych grach. Ale wtedy można się obawiać, że usuną potem te bugi lub coś. Choć niekoniecznie, na przykład w Speedzie Wordzie to bym pokazał jakieś bugi, to ktoś by się dowiedział, ktoś by napisał do nich, by naprawili tego buga, więc lepiej nie. Lepiej skorzystać z bugów. Czasami, dobra. To będzie chyba tyle. Teraz, kiedy zacznę tak już poważnie, bo na razie po prostu dodaję filmy, nic wielkiego nie robię. W ogóle nie chcę przejść na razie w nowy styl kanału. Względu na to, że bym musiał trochę się pomęczyć nad... Musiałbym zrobić film promocyjny i... W sensie, no chcę zrobić film promocyjny i właśnie tą taką na górze łatkę. To się takie, wiecie... Ten takie... Zostałem się umieszcza jakieś swoje... Nie wiem... Reklamę taką, nie wiem... Zapomniałem słowa. Jakby to nazwać, nie wiem. Dobra. To... Na wakacje, na początku wakacji mój kanał się zmieni. Będę częściej, bo w wakacje będę miał wolnego czasu pełno. No i będzie wtedy super. Dobra, to będzie to. Co jeszcze? O, jeszcze powiem o ostatniej rzeczy. O, może wiem, gdzie pojedziemy. Wow, okej. Dobra, ostatniej rzeczy. Mniej więcej kiedy będą te wszystkie serie i tak dalej. To tak, z Let's Play to Battlefield 3 będzie po Portalu 2. Po tym. Po Battlefieldzie 3 będzie prawdopodobnie Portal 2 co-op. Potem będzie BF3 co-op. I dalej nie wiem. Dalej nie wiem. Możliwe, że Half-Life 2. A sobie pójdziemy tędy, będzie. Albo nawet nie mam lepszy pomysł. I... Łódź. Dobra. To tak.
To więc na pewno to. Z playlist Lords Classics wakacje. Lol Stops także możliwe, że wakacje, ale niepewne. The Hidden Racing Game, kiedy osiągnę liczbę 1000 widzów. Lol's News wakacje zapewne. Lol's Vlogs przy 2000 widzów. Lol's Lives, kiedy naprawdę mój kanał się mocno rozkręci, około 5000 widzów i inne takie bajery. Te centymetry prawdopodobnie wakacje. Więc wakacje będzie naprawdę dużo nowości. Więc naprawdę radzę oczekiwać tego. I zachęcam naprawdę do subskrybowania, jeśli chcecie zobaczyć właśnie co to jest za gra. The Hidden Racing Game. Jeśli chcecie zobaczyć moją twarz, to także zachęcam do subskrybowania, bo przy 2000 będę pokazywał swoją twarz. Lub nawet i może mniej, przy 1000. No to pomyślę. Dobra. No to wejdźmy sobie. Ciach. Zajebiście to ogląda. Okej. To pora kończyć nasz krótki odcinek. O, coś tutaj. Coś mi się tutaj wskoczyło. Widzę, że mi się kursor zmienia. Nie podoba mi się to. Ale dobra. Więc zachęcę do subskrybowania. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, bardzo istotnej. Dużo osób nie wie, co się domyśla, dlaczego nie ma filmików w środku tygodnia, czyli poniedziałek, piątek. Właśnie dlatego, że jestem w szkole, ale to nie jest, że tak wiesz, wiecie, że jestem po prostu w szkole, wracam do domu i się opierdzielam. Nie, jestem po prostu w internacie. Nie mam dość mocnego lapka, żeby nagrywać, ale właśnie na wakacje zapewne dostanę nowego lapka. Tak na 90%, więc na następny rok szkolny filmiki już będą normalnie, w miarę codziennie będę próbował, lub raz na dwa dni. Więc na pewno będą one częściej i zapewne będę z wami grał. Bo także mimo iż jestem w internacie, to w internacie właśnie jest to, że też się nie ma zbyt dużo czasu po szkole, bo także jeśli kończę lekcję o 15, to mam tylko godzinę, żeby nagrać tak dalej. Ogólnie już to sobie rozplanowałem. Potem mam naukę dodatkową. Dla tych, którzy no cóż, nie aż tak się mocno starają w nauce, bo ja jakiś super w nauce niestety nie jestem, ale próbuję się starać. I jeszcze 2 godziny nauki własnej w pokojach. A tam dyżurne sprawdzają, czy na pewno się uczymy, więc także nie mam jak wam tam zrobić filmik. Czy żeby się, no nie, może się w tym czasie renderować. No to przynajmniej jakiś plus. I wtedy jest także wyłączony internet, więc także jest dupa. I potem kolacja. Wtedy po kolacji mam znowu wolny czas. Jeszcze tam trzeba się umyć i tak dalej. Ale tam szczególnie przeszkadzają mi koledzy z internatu. Więc wtedy. No nie, ale wtedy także. Nie no, jakoś sobie to rozplanuję mniej więcej. Będę się starał, żeby były codziennie, a może się zdarzyć, że nie będzie w jakiś dzień filmiku, więc wiecie. Ale ogólnie rzecz biorąc, teraz nie mam jak zrobić mój laptop. No cóż. Jak wyglądają jego specyfikacje? Cóż.
procesor 1,5 GHz i jednorodzeniowy 512 GB i karta graficzna jakaś tam Radeona 9000. Nie, to nie jest HD na pewno. Po prostu 9000. Więc dupa, jeśli o to chodzi. No i nawet mi tam nie chodzi Need for Speed World, nie mogę nawet w niego sobie tam pograć. W sensie mam go tam, bo muszę zbierać diamenty. I przy ostrych zacinkach jakoś mi się udaje je zebrać, ale wyścigi to już trudniej. A jakbym miał coś nagrać, to ten laptop chyba by się spalił po prostu, nie? Dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o to. Zapomniałem wam o tym przekazać wcześniej, dopiero na koniec filmiku to jest. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lelowaty guzik. Zobaczenia, siema, elo. Po prostu cześć.